Teraz będę siebie słuchał 3 razy. Muszę zmienić na 2 razy. Okej, potwierdź jeszcze raz, że mnie słyszysz. Słyszę, słyszę. Jak przestanę, to powiem. Okej. Chyba naprawiłem. Nie wiem, co się stało. W zasadzie nawet chyba nie chcę wiedzieć, co się stało. Trochę mnie to wystraszyło. No mnie też. Słuchaj, poczekam teraz znowu na wszystkich. Będzie dzisiaj w dwóch częściach najwyraźniej pokazał, jak na YouTubie. Ale fajnie, bo cię słyszałem i potem nagle słyszałem takie śmiechy za tym szumem i widziałem twoją kamerkę i to było takie trochę przerażające. Ale to było dziwne, bo wiesz co, potem jak sobie przestawiłem mikrofon, to ja też słyszałem te szumy. Co, zmieniłem port USB, nie wiem, co się stało i nie chcę wiedzieć. Ale myślałem, że mi uszy pękną. Może jakieś spięcie. No, 2 razy? No. Spięty to ja teraz jestem. Jak mi jeszcze raz, wiesz, buchnie w uszy, to będę płakał prawdopodobnie. Konkurencja nas tutaj pewnie maskuje. Na pewno. Jaki był temat, co? O, ktoś mi mówi, że to wina OBS-a i on czasem robi takie dziwne akcje z audio. No to już będę wiedział. Byle żeby nie robił ich więcej. Ale w zasadzie pierwszy raz odkąd streamuję OBS-em coś takiego się tutaj zrobiło. Czekaj, muszę podgłosić znowu z powrotem ścieżki. Chociaż chyba są okej. Mów coś. Mówię coś. Tutaj jest cisza. Gdyby to była wina OBS-a, to nie wiem, co bym musiał zrobić. To wina OBS-a. Żyjesz? Tak. Okej. Czy nie mogę łączyć tych live'ów w jeden film na YouTubie, dodając tylko informację, że była mała przerwa techniczna? To nie ode mnie zależy, to Twitch sam wrzuca te live'y, tak jak się nagrywają. Jeżeli są nagrane jako 2 osobne fragmenty wideo, to nie wrzuca jako 2 osobne fragmenty wideo. Ale ten, gramytatywnie nie wrzucał, nie? No nie, ja musiałem sobie ściągnąć gramytatywnie, zmontować od zera i potem dopiero wrzucić. No nie ma sensu tego ściągać tylko po to, żeby połączyć, żeby wrzucić, to by trwało ze 2 dni, znając życie, a ja muszę iść na GTA! Pamiętasz, ile się renderowało gramytatywnie? 2 tygodnie, bo musiałem parę razy renderować od nowa. Pamiętam, że najpierw się w jakimś miejscu wieszało, potem się nie chciało wyrenderować, potem za trzecim razem YouTube nie widział w ogóle dźwięku, więc nie było audio, jak wróciłem. No fajnie, że YouTube przetworzył. Potem czwarty raz, jak robiłem, to musiałem sobie w formatu tego flashowego FLV przekonwertować każdy z osobna klip do MP4, potem dopiero wziąłem te MP4 i wrzuciłem na linię czasu, żeby nie było problemu z dźwiękiem. Potem jak wrzuciłem już pełne, to się okazało, że YouTube usunął funkcję przetwarzania takich długich filmów i go odrzucił, bo był za długi i musiałem go jeszcze raz wyrenderować podzielonego na 2 12-godzinne filmy. No, więc ta taka krótka historia czasu. A nie wiesz, czy Vimeo ma jakieś takie ograniczenia, jeśli chodzi o długość? Tam mają, jest zupełnie inne, jakieś transferowe ograniczenia bodajże i tak dalej. Za lepsze przywileje trzeba płacić. Ja po prostu potnę w tym roku gramytatywnie na 3-godzinne filmy. No spoko też w sumie. Zrobię 3, 6, 9, 12, będzie 8 filmów. Albo po prostu jak live się będzie trzymał sam z siebie, to będziemy robić krótkie przerwy techniczne, powiedzmy 60-sekundowe, co 3 godziny, czy co 4. Może zróbmy gramy na TV w tym roku 2 godziny. Potem się fajniej wrzuca. Łatwiej się wrzuca, no. Wiesz, człowiek nie jest taki zmęczony. Po prostu będziemy musieli robić pewne rzeczy trochę szybciej, ale damy radę, co? Shelmet! No zrobimy, wiesz, grę pogra w Minecrafta i w zasadzie tyle, koniec live'a. No, milion złotych na koncie.
tam go ogolimy trochę. Znaczy, że nie, to przykleimy mu włosy. On będzie grał. No, ma czekaj jeszcze tutaj. Nie umiem zabić Pokemona. No zabij. No patrz, przeżył, co za... Niemiły pan. Jak ty się wyrażasz? No właśnie. Czemu on ma taki dziubek? A to Shellder. Kocha cię. Yes. Żeby fajniej Cloystera całować. No ale sobie pasują to. O. Za każde wpłacone 100 zł Grem będzie grał w Minecrafta przez minutę. Nie wiem, czy mamy dość chusteczek, żeby ocierać jego krwawe łzy z tym. I potem nagra, tak jak Child of Eden, nie? Dokładnie, ja nie wiem, ja... O kurde, ale podpucha. Ja bym nawet Gremowi pozwolił zagrać, tylko nie wiem, czy on by przeżył. To właśnie może dlatego powinieneś. Dlatego Grem nie powinien grać w Minecrafta na gry medytywnie, bo ludzie po prostu przestaliby wpłacać w momencie, jakby umarł. No ma, już nie gra, to nie mamy po co wpłacać. Albo więcej by wpłacali, bo wtedy byśmy powiedzieli, no pogrzeb, to wiecie. To dajcie. Może żeby... Dajcie pieniądze. Może żeby... Albo o, zrobimy, żeby ktoś nowy wrzucił film na Arneu i nikomu się nie będzie podobał jak zawsze. Powiemy, że będzie musiał grać w Minecrafta i on będzie dostał padaczki, ludzie będą płacili, żeby grał więcej, że może zginie i nie będzie więcej filmów. Yes. Ale to niemiłe z waszej strony. Arkon, zrobisz live'a z moim ulubionym youtuberem Rokiem Elon. Przecież... Ja bym się już... Mów. No. Ja chciałem powiedzieć, że ja bym z nim chętnie zrobił live'a. No, to zrobimy. Poopowiadał coś. Dobra, ja go zaproszę do współpracy z nami. Okej. Okay. I on zrobi to... Żeby był tak jak rok temu, okej? Okay? Dobra. I Roya i tego... No i a kiedy Kamil i Patryk będą grali? I Minecraft Blow też będzie, on będzie grał z nami w Terrarię. Okej, okay, i koszulki wyślę. Fajnie będzie, myślę, że się uda wszystko. Archon Live z Portal 2 Coop. Co wszyscy o tym portalu ostatnio piszą? Gdzie nie wchodzę? Na GTA chyba też ktoś pisał cały czas. No, dobra, niech będzie. Ja nie zapomnę, ja to może zrobić. Bo nie grałem w dwójkę w ogóle, wiesz? Kupiłem, ale nie grałem nawet. Więc nawet bym pograł. Tak? No to sprawa załatwiona. Dwa lata temu chyba robiliśmy w ramach akcji charytatywnej koopa z Portala na live'ie. Ale może być. No, Dorian nie był zaproszony wtedy. Tam. A Portal 2 ma koopa PS3 PC, nie? Ma, to jest takie dziwne. Ma crossplay. Ale możesz grać też na split screen. Nie, wiem, tylko po prostu, no takie dziwne, nie? Że masz PC i PS3 połączone w sumie. Niespotykane raczej. Jak tam Kalisz pisze o współpracy z Orange, jakby mi Orange zaproponowało bilety do kina, to bym odmówił, mam trochę daleko. Do najbliższego kina, które obsługuje Orange. Archon, a gdzie są wszystkie wcześniejsze gry medytatywne? No musieliśmy usunąć poprzednie 10 edycji, więc tylko ta z zeszłego roku została publiczna. Relacja z każdej jest na Arneu na YouTubie od 2011 bodajże, czy nawet 2010 chyba jest jeszcze. Odkąd w zasadzie nasz kanał ruszył? Jednym z pierwszych filmów, jakie się pojawiły na Arneu, to było podsumowanie którejś akcji charytatywnej. No, jeszcze przed gramitatywnie, jak Extra Life robiliśmy. Mi się bardzo podobało to takie przyspieszone. Wiesz, co było w takim... przyspieszone tempo i takie wstawki w normalnej prędkości. To było... Nie pamiętam, z której to było edycji. Chyba 2000... To chyba było 2010, tak mi się wydaje też. Tu.
Pamiętam pierwsza akcja charytatywna, jaką robiliśmy, to był bodajże 2009 rok, jeszcze zanim Arneu istniało. I wyszedłem z prośbą o pomoc normalnie na forach, na którym się wtedy udzielałem, i odzew był strasznie negatywny. Ludzie mi mówili, o, jesteś nikim, więc nikt ci nie pomoże, bo to jest głupie i tak dalej. I straszną hipokryzją się ci sami ludzie wykazali, bo parę lat później duża część z nich pomagała nam przy gramy tatywnie. Tylko z tego powodu, że urośliśmy do tych rozmiarów, że ktoś o nas słyszał. I to było moim przykre, bo nikt nie chciał sobie wesprzeć, wiesz, charytatywnego celu, tylko dlatego, że i tak zbierzemy mało pieniędzy potencjalnie. A okazało się, że nie zebraliśmy wcale tak mało. Było, nie wiem, z 1000-2000 złotych przy pierwszej edycji, nie pamiętam ile było potem. No. Przy następnych, ale no zebraliśmy nawet całkiem przyzwoitą sumę, jak na to, że byliśmy po prostu trzema czy czterema osobami, które usiadło przed konsolą na dobę, pograło sobie w gry. No i w sumie cała akcja zebrała wtedy chyba 200 tysięcy dolców, bo to była taka międzynarodowa akcja Extra Life. I to było super. Nie wiem, ale w zeszłym roku nie spodziewałem się zupełnie czegoś takiego, w sensie, że tak bardzo przekroczymy cel. I byłem super zadowolony i mam nadzieję, że w tym roku powtórzymy sukces. Jaros powtarza pytanie na temat Q&A o Gramy Tatywnie. Wszystkie informacje dotyczące akcji pojawią się na stronie Gramy Tatywnie, gdy ta będzie już gotowa na tegoroczną akcję. I tam na 100% będą wszystkie informacje, a których zabraknie, to będą stopniowo dodawane w ramach jakiegoś tam Frequently Asked Questions. Bo wiele osób też pyta, jak wspierać akcje i tak dalej, ale tak jak Archon mówi, poczekajcie na oficjalne, nie tyle ogłoszenie, bo ogłoszenie już w sumie było od samej akcji, ale na oficjalną stronę i tam pewnie pojawią się dodatkowe informacje, jak może nam pomóc. I ogólnie w tym momencie, jak się angażować. W tym momencie moja odpowiedź na pytanie, jak można nam pomóc, jest po prostu nie wiem. Jeżeli ktoś chce w jakiś sposób pomóc, może wysłać maila na gramy@arneu.pl. Bo fakt jest najzwyczajniej w świecie taki, że nie wiem, kto się zjawi, kto będzie chciał pomóc i w jaki sposób. Chcielibyśmy rozdzielić pracę w taki sposób, żeby każdy działał możliwie dla siebie najwygodniej, ale musimy najpierw wiedzieć, kto to jest, zebrać wszystkich ludzi do kupy, wiedzieć, iloma osobami operujemy i tak dalej. To samo dotyczy przedmiotów, które będziemy akceptować na aukcję. No, używanych gier, jakichś gadżetów, które mogłyby po prostu pójść na giveaway, a na pewno nie będziemy przyjmować. Chcielibyśmy zrobić mimo wszystko w miarę, podobnie jak w zeszłym roku, taki w miarę bardziej prestiżowy aukcje charytatywne, żeby nie straciły na wartości, żeby ludzie widzieli, że faktycznie licytujemy przedmioty, które warto licytować, a nie coś, ktoś znalazł u siebie, powiedzmy, nie wiem, po poduszkę, jakąś 12-letnią grę na Playa 2. Staramy się, żeby mimo wszystko, żeby mimo tego, że robimy to strasznie amatorsko, chcielibyśmy, żeby ten prestiż można było zachować. Jeżeli ktoś chciałby nam przekazać grę, powiedzmy, na Playa 2, to ja bym osobiście wolał, żeby ją sprzedał w własnym zakresie na Allegro, a potem przekazał pieniądze w ten sposób zarobione prosto na cel. Bo moim zdaniem wszyscy wyjdziemy w ten sposób na korzyść. Każdy mały przedmiot to jest dla nas ciężar dodatkowy. Ktoś musi tą akcję wystawić, ktoś musi to potem wysłać, ktoś potem to musi ogarnąć w ogóle. Więc będziemy się starać wszystko skonsolidować w jak najwygodniejszy sposób. No, zeszłoroczna akcja wiele nas nauczyła na temat tego, jak się za coś takiego brać. Tak. I Dorian wie o tym najlepiej. Zobaczymy, no. Tak jak Archon mówi, jakieś używane gry czy takie drobne rzeczy, to jest fajne i bardzo doceniamy to, że chcecie nam pomagać i że czasem wysyłacie nam różne takie gadżety, gry i tak dalej, ale ta impreza właśnie trochę inną rangę ma i fajnie by było ją utrzymać w takich kategoriach czegoś takiego bardziej profesjonalnego, tak mi się wydaje.
fajnie tak parafrazuję twoje słowa, żeby tutaj, wiesz... Wiesz co, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że wyraziłem się tak troszkę chamsko, nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało, jak zabrzmiało. I nie miałem na myśli nic nieprzyjemnego, mam nadzieję, że... Nie, no jasne. Się nie urazi. I to też nie chodzi o to, bo ktoś pyta, czy w takim razie tylko foliowane gry można wysłać. Tu nie chodzi o to, czy coś jest używane, czy nie, bo tu chodzi bardziej o wartość taką... nie tyle... nie wiem, czy kolekcjonerską. Chodzi o to, że to musi być coś, co ktoś będzie chciał rzeczywiście licytować i będzie chciał dać, no, pieniądze. No nie oszukujmy się, że tutaj wszystko opiera się na tych pieniądzach, które mają potem pomóc komuś. I tyle. Dokładnie, więc jestem w kontakcie na przykład z paroma artystami, którzy chcieliby przekazać swoje prace inspirowane grami na charytatywną aukcję. Takie rzeczy nas interesują. Mam nadzieję, że pojawią się znowu jakieś gry z autografami twórców, jakieś specjalne edycje kolekcjonerskie. Staramy się dogadać w sprawie takich przedmiotów, takich typowo interesujących rzeczy, które ludzie chcieliby mieć, na które faktycznie ludzie chcieliby wysłać forsę. Nawet jeżeli nie będą zainteresowani de facto aukcją charytatywną, żeby chcieli mimo wszystko za coś takiego zapłacić, i w drugą stronę, żeby chcąc wesprzeć aukcję, byli skłonni zapłacić za dany przedmiot jak najwięcej. PayPal też będzie dostępny, tak. Się pomaga, obsługuje już transakcje PayPalowe. W zeszłym roku jeszcze nie obsługiwali, teraz już obsługują. Jeśli chodzi o to, bo nie wiem, może was zmartwić fakt, że w takim razie tam będzie można tylko wydawać grubą kasę, bo nie będziemy, nie wiem, wystawiać takich drobnych przedmiotów, ale tu pewnie będzie to rozwiązane dokładnie tak jak rok temu, czyli za jakieś takie mniejsze kwoty również będziemy przewidywali jakieś tam upominki, nagrody i tak dalej, żeby czuć, że się pomogło, ale żeby też mieć jakąś pamiątkę z tego wydarzenia, tak mi się wydaje, że... To jest fajne wtedy. O, Hellgate mówi, że ma kolekcjonerkę World of Warcraft The Burning Crusade z autografem Chrisa Mecena. Na przykład, jeżeli nie tęskniłbyś za nią bardzo i chciałbyś ją przekazać na aukcję charytatywną, to myślę, że jest to właśnie jeden z rodzajów przedmiotów, których szukaliśmy. No, my w zeszłym roku sami wydaliśmy straszne pieniądze na przedmioty kolekcjonerskie, na przykład kolekcjonerkę Darksidersów 2 zafundował bodajże Grem ze swoich własnych pieniędzy. Wiele tego typu rzeczy kupiliśmy po prostu sami, tylko po to, żeby móc to nagramatytywnie przekazać. Ja wiem, że Grem tam ma jeszcze w swojej kolekcji wiele rzeczy, którymi kusi od dawna, na przykład ma nieotwieraną kolekcjonerkę Diablo 3. Która stała się rarytasem strasznym i której się kurczowo trzyma. Za każdym razem jak chce ją na coś przekazać, to myśli, nie, może Diablo jednak nie, może na jakąś większą okazję. I kto wie, czy wreszcie się z nią rozstanie. Staramy się naprawdę faktycznie takich... zachęcać przede wszystkim tymi aukcjami do wydawania pieniędzy. Na przykład nieodpakowywane Xbox. No to ich też ma pewnie całą kolekcję. Ale na takie rzeczy jak kategoryzowanie tego, co najbardziej by nam się przydało, przyjdzie jeszcze czas. Mamy prawie kwartał, więc spokojnie, na wszystko przyjdzie czas. Tylko właśnie chcemy się tym jak najszybciej zająć, bo wiecie jak to potem jest, że tam czas goni i potem mogliśmy jeszcze tyle zrobić, a już nie ma czasu, więc my tak sobie tutaj rozmawiamy luźno dosyć, ale jakieś tam prace trwają, także możecie być spokojni o to. Biją nas. Diablo 3 na rocznicowe setne gramy tak no, Grem będzie. Nie, może. Grem może jeszcze będzie lepsze. Grem no. Wtedy jeszcze na pewno będzie. Gramy tak nie robił. O, na przykład nieotwierane palety z pachnącymi Wii U. To są takie rarytasy. No, wiem, że wy tam macie tą paletę cały czas. To możecie ją przekazać. Krix mówi, że kwartał to bardzo mało czasu. No zależy na co.
zdaję sobie sprawę z tego, że nie ma na co czekać, ale jest jeszcze po prostu wiele spraw, które musimy ogarnąć, zanim będziemy mogli przechodzić do spraw następnych. Moja myśl przy gramitatywnie była taka, że chciałbym zainwestować pieniądze z nadzieją, że te pieniądze zostaną pomnożone na cel, tak? Że powiedzmy, mógłbym wpłacić 1000 zł na charytatywny cel, ale być może lepiej byłoby przekazać te 1000 zł na przygotowanie aukcji, która w ten sposób wygeneruje powiedzmy 10 tysięcy zł na charytatywny cel. Mhm. Takie było założenie zeszłorocznego charytatywnie, więc na przykład oskarżano nas o to, ej, zamiast robić jakąś akcję, moglibyście po prostu sami wpłacić pieniądze. I pomijając fakt, że sami wpłaciliśmy sporą gotówkę bezpośrednio na grę metatywnie, to wiele pieniędzy przeznaczyliśmy właśnie na to, żeby można było tą akcję w pewien sposób rozpromować i żeby, no, tak czysto biznesowo, żeby jeszcze więcej tych pieniędzy na ten charytatywny cel w ten sposób weszło. No i my niestety z tego ani grosza nie mieliśmy, właśnie bym siedział na Karaibach, gdyby to było inaczej. I miałbym bardzo nieczyste sumienie zapewne. Więc mam nadzieję, że w tym roku uda nam się na charytatywny cel zebrać jeszcze więcej. Sprzedam Doriana na przykład. Jest! Ale komu? Nie wiem, czy ktoś by chciał, to jest problem. Właśnie. Miały być wartościowe rzeczy, nie? No, a wyszło jak zawsze. No, ale też dużo było takich zarzutów, że wiesz, że robimy jakąś akcję, żeby się wypromować, albo nie wiem, żeby coś, nie wiem, no bo wiesz, jak pomyślisz, to de facto nic z tego nie mamy, ale wiesz, dla mnie na przykład jest bardzo ważna ta satysfakcja i samo to przygotowanie, bo ja się na przykład świetnie bawię załatwiając jakieś tam różne rzeczy i potem widząc, jak się to odbywa. Bo, nie wiem, samo organizowanie takiej imprezy przynosi tyle różnych sytuacji, że, no, nie wiem, jest to fajne, nie wiem, czy też tak to odczuwasz. Jak najbardziej, no, jakby mnie to nie bawiło, jakbym się czuł źle z tym, że to robię, to prawdopodobnie, wiesz, nigdy bym się tego nie tknął. Ja ogólnie wiem, że jestem bucem, ale lubię pomagać. Gdy ktoś faktycznie potrzebuje pomocy, nie lubię, jak ktoś po prostu cwaniakuje, ale gdy faktycznie jest możliwość zrobienia czegoś dobrego, to cała ta organizacja sprawia mi po prostu przyjemność, mimo że jest ta wielka presja, nie? Jest ta presja czasu, presja tego, że wiele ludzi będzie to oglądać, wiele ludzi liczy, nie mówiąc już o tym celu, który jest niezwykle ważny. Ale to jest bardzo satysfakcjonujące i ludzie, którzy są podwójnymi bucami, pewnie nigdy nie zaznają tego ciekawego uczucia, jakie towarzyszy robieniu czegoś dobrego. A to jest naprawdę bardzo fajne. Super sprawa. I zachęcam wszystkich do spróbowania. I wkurzają mnie na przykład wymówki, że ktoś nie daje na cel charytatywny, bo nie ma pieniędzy. Żeby pomagać, nie trzeba pieniędzy. Nie trzeba ani grosza. Można iść pomóc, można zorganizować coś, można... Po prostu trzeba chcieć. I pieniądze to jest naprawdę najmniejsza przeszkoda na drodze temu, żeby komuś pomóc. To jest taka lekcja na przyszłość od starego wujka Archona, który jest pewnie młodszy od części oglądających. W zasadzie pewnie Grem jest starszy od sumy wszystkich naszych widzów w tym momencie. No fakt, żeby pomagać nie trzeba mieć kasy, ale z drugiej strony trzeba mieć trochę kasy, żeby taki maraton zorganizować. Ale musi być, wiesz, koniecznie maraton, żeby komuś pomóc. Nie, nie, ja wiem, ja tylko mówię teraz ogólnie o takich większych imprezach, bo wiesz, że to nie jest tak, że nie wiem, zbieramy kasę i powiedzmy część idzie na sfinansowanie tych przygotowań czy czegoś tam. Nie? Fajnie się cofam, ale muszę się wyleczyć tutaj. A czemu tych diaksów nie zbierasz? A, bo ja chciałem tego, zrobić sobie pikaksa, ale pomyślałem, że nie mam drewna, więc muszę najpierw ściąć drzewa. Okej. I workbencha muszę maznać. Fajna pisanka. Oddam auto ojca na grę metatywnie, bo nie mam hajsu. Spoko, byle nie Citroen, wszystko inne weźmiemy. O, nie dojedzie. Fajnie, że centrum Pokémon jest 100 km stąd. Ja mam Fly, nawet go nie używam. Mm-hmm.
Hellgate, wkładaj to GTA do Play'a bez problemu. O północy już schodzi embargo na granie, że będą sprzedawać sklepy normalnie, a pewnie ci się do północy i tak nie zainstaluje. 8 giga jest instalacji. No. Na Play'u trójce. Strasznie. Na Xboxie podobno też i podobno się nie da grać bez... na tych starych modelach, które nie mają rozszerzalnej pamięci. Znaczy nie mają, wiesz, dysku zainstalowanego. A ile Ryjek? Bo Ryjek ma już kopię i widziałeś, ile instalował? Bo wrzucał na Facebooka potem, że zainstalował. Wiesz co, na oko tak myślę, że z pół godziny mu to zajęło. Nie patrzyłem dokładnie. Mam mniej pewnie nawet. Mogłem sprawdzić, ale mi się nie chce, jestem lepiej. No mi też właśnie. Ale napisał, że ma szybki internet, więc by się szybko zainstalował. Wiadomo, że on był już pod wpływem, jak zawsze. I pod wpływem jedzenia. Też. Dobra, obgadaliśmy gramy tatywnie. Ostatnio gramy tatywnie to takie nowe piractwo, wiesz? Prawie na każdym live'ie wychodzi jako tak? temat. Myślałem, że będę oryginalny dzisiaj. O, mam nie spoilerować, to sorry, ale na live'ie we wtorek nie będziemy instalować GTA. To już będzie zainstalowany, więc ten spoiler chyba możesz przeżyć. Możesz schować do kieszeni. No teraz o piractwie. Pirackich gier nie przyjmujemy na gramie tatywnie. Czy są wyjątki? Jak na verbatimach, to spoko. Ale muszą być ładnie podpisane, żeby nikt nie zauważył, że... Co takie verbatimy? To one są bardziej premium czasem niż te płyty, na których są oryginały nagrywane. No, sobie tak. Ej, słyszałeś, że za niecały miesiąc mają wyjść nowe Pokémony? Które? Nie wiem. Co? Gdybym słyszał, jakby było coś takiego. Jakieś bajki. A może nie słyszałeś? Może nie miałem suchu. 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 Z przykrością pragnę zauważyć, dzisiaj jest mniej widzów niż na ostatnim Pokédziałku. Może to dlatego, że zapomnieliśmy o nim napisać. Zapomnieliśmy przypomnieć, że dzisiaj jest... Jak cię kręcę. Archon, nie instaluj. Przepraszam, że piszę z dużej, ale Rockstar sam to ogłosił. Gra wczytuje się szybciej, ale to tekstury wczytują się strasznie wolno. A ja myślę, że na PlayStation 3 nie ma wyboru, czy się da instalować, czy nie. Aj, zabiłem Klinka przez przypadek, chciałem go złapać. To jest głupie myślenie akurat. Co, zamiast kupować grę, ściągnę ją z torrentów, a pieniądze wpłacę na gramy tatywy. A jak Robin Hood, nie? No, w sumie tak. A czemu Robin Hood? Bo mało jadł. Dobra. Co, kiedy live z tego? Sword of Tanks. A kiedy chcesz zrobić? Nie wiem, w październiku mogę zrobić. Zrób to. Your team is too nervous to eat berries. Okay. Ustawię znowu jakiś fajny dźwięk. Zrobię live'a z Eurogamera. Raczej są suchodziałki, a nie pokedziałki. Co prawda, że Dorian jest taki suchy. Jadłbyś więcej, Dorian. A sorry. Ej, tam rzadki Pokémon się kotłuje. No, ale właśnie, wiesz, ja zamówiłem to GTA... Gdzie miałem iść? Nie w tym kierunku idę. No, i co? Na PS3, ale dzisiaj przyszedłem do sklepu, sobie na PC-ta kupiłem, bo mówię, a lepsza grafa. A głupio zrobiłeś w zasadzie. No, ale no, wolę na PC-ta. Pewnie jest źle zoptymalizowany. Czy, nie wiem, czy mi pójdzie nawet, nie byłem słabego, ale... Kupiłem na PC-ta, bo mówię, taniej było, wiesz, tam 170 było. Chyba takiego manuchala. Jak taki Żyd. No nie, jak taki mały Żyd jeszcze. Idę sobie od ciebie. Gdzie miałem iść? Aha, tędy. No, zaszedłem. Jasne, że jest GTA 5 na PC-ta. To Wyx 118 nie wiedział? Co wy wiecie o grach? Ej, goni mnie ten Nosepass. Żydzi. A to jest nieładnie powiedziane, Dorian. Jestem z ciebie bardzo niezadowolony. A jak?
Takie antysemickie jakieś dowcipy tutaj uprawiasz. Znaczy nie. No, się tłumaczy. Kurczę, no nie mogę teraz. Się tłumaczyć. No. Bo to prawda. Ale przecież nie będziesz kłamał. Bo kłamstwo jest dla kłamców. Słyszałeś ten żart? Co mówi Bin Laden, kiedy widzi samotną kobietę na przystanku autobusowym? O, sama. Nie rozumiem. A, to sorry. Czekaj, kto mi taki fajny żart ostatnio opowiadał? No jak fajny, to pewnie ja. Co jest takie śmieszne? Tak nie, bo to nie mogę opowiadać takich żartów na live. To potem ci opowiem. Powiedz mi na ucho. Okej, okay. To czekaj, to się odwrócę tutaj. Okej, okay. To ja słucham. Już. Ale beka. Dobra, ja? No, zarąbisty. Słyszałem wczoraj, normalnie się posikałem. Musieli wyjść majty. No ja też cię posikałem. Na czymś śpi pedofil, na Jaśku. Ja na tym nie wadzę, co do i kojarzę ten motyw. Wcale nie było śmieszne. Biedne żony. Nie da się popchnąć tego kamienia. W ogóle najbardziej krępujące są te rozmowy zawsze na Skype, jak ktoś coś głupiego palnie i człowiek się musi z tego wybronić. No, śmiesznie jest. No, beka wtedy jest tylko. Gdzie mam teraz iść? Jestem taki zagubiony tutaj. Ej, ja nie powiedziałem, ja też się posikałem. Powiedziałem, ja też cię posikałem. Czemu ja bym się nie posikał? Co, ja mam się teraz cofać znowu całą drogę, bo nie mogę przejść, tak? To jest głupie. Przychodzi facet z dłońmi pełnymi spermy do lekarza i mówi, to się w parę nie mieści. Dobre. To właśnie ostatnio mi przyjaciółka opowiada jaki super kawał. Czytasz przyjaciółkę? No. Czasem jak mam potrzebę. Ale ja nie zamawiałam. Gold się boi pedofilskich żartów, bo to takie cienka granica. W każdym razie słyszałem taki super kawał, że przychodzi pedał na kolonoskopię. Znaczy w sensie, jak, przepraszam. Ja nie mogę, zamkną nas gdzieś, nie wiem. I mówi do sklepu rowerowego. Nie, to jest... wcale nie. Przychodzi homoseksualista do lekarza na kolonoskopię. I lekarz go widzi i mówi, nie, znowu pan będzie chciał, żebym panu ręce do tyłka wkładał i żeby było zabawnie. On mówi, nie, dzisiaj naprawdę mam problem, strasznie mnie tyłek boli. No naprawdę, no nie wiem, co mam zrobić, no. On mówi, no ale nie, znowu będzie. On, nie, naprawdę, to już bez żadnych podtekstów, proszę, tylko mnie zbadać, bo nie mogę usiąść nawet. On mówi, no dobrze, to proszę się tu wypiąć, pokazać. No to się wypiął, lekarz tam, wiesz, sprawdza, mówi, panie, ale pan ma różę w dupie, a on, to dla ciebie, kotku. Dobra, z tego miejsca chciałbym powiedzieć, że suche dowcipy Doriana nie są oficjalnym stanowiskiem RNDTU w sprawie homoseksualistów i róż w dupie. Piękny dowcip. Taki miałeś? Nie. Słyszałem, że Dorian wylatuje. To już dawno. Jestem zażenowany oficjalnie, okej? Okay? Okej. Okay. To jest oficjalne stanowisko moje w tym. Trzeba zrobić taki live z samych, wiesz, samego opowiadania dowcipów, co? Takich suchych? To byśmy musieli w Journey chyba grać. Dobre.
jest ktoś docenia. Ej, tak? Słuchaj, fajnie, że posądzają cię o suche dowcipy i mówią, że chleb w ich mieszkaniu jest teraz cegłą. Też straszna hipokryzja z ich strony. Wypowiadając sucharem na suchara. Nie, no dobrze właśnie. No, swadluj. Ej, wiecie, że już niedługo premiera XY? Będę grał jutro w grę! Chyba. No jutro. Wszyscy się jarają strasznie. Właśnie, powiedz jeszcze jakiś, nie wiem, rasistowski dowcip, potem jakiś antysemicki, a skończ potem jakimś seksistowskim, okej? Okay? Jak nas mają już zamknąć, to ja tam już za późno, teraz zobaczysz już mówić wszystko. Teraz to już posprzątane. No fajnie było. Jakiś ogrubie tak... jeszcze powiedz. Fajnie jest tak przekraczać granice co chwilę. No na streamie z Pokemonów, no oczywiście. Średnia wieku tutaj pewnie jest, nie wiem, 32 lata, a ty opowiadasz dowcipy na streamie z Pokemonów. To ich nie zrozumiał może. No, za trudne. Aron, co ma znaczyć, że pokedziałki są na skraju? Co ma znaczyć, że pokedziałki są na skraju? Ja tak powiedziałem? Na skraju załamania. Ludzi facet do sklepu, dzień dobry, poproszę butapron. Co, narkoman? Nie, but mi się rozerwał. I co, myślisz, że jak się kleju na wąchasz, to się zrośnie? A dlaczego? Ej, castform! Ej, śmieszny żart, słuchaj. Wchodzi do baru ksiądz pedofil i gwałciciel do baru i zamówił piwo. Śmieszny bardzo. O, fajnie, że Grenfell zginął. Policja, proszę przyjechać do Dumicza. Halo, czy to prokuratura? Zgłaszam Twitcha. Dobra. Pokedziałki stoją nad przepaścią, ale dzięki X i Y zrobią krok naprzód. Tego się właśnie obawiam. Trzeba będzie znaleźć jakąś nową serię po pokedziałkach. No, na przykład... O! Zmienił się w kropelkę! Słyszał dowcip po kleju. A mam pokeboli od cholery i trochę. Mam jednego Great Bola i jednego Ultra Bola. Dobra, złapię wszystkie w takim razie. No złapałem, super. Fajnie, że teraz wszyscy opowiadają te żarty. Można się pośmiać. No zamykamy ten stream. Dzień dobry, tu prokuratura. Zgłoszenie zostało przyjęte. I to o pedofilach żarty nie są śmieszne. Jest! Złapałem cast formę. Zwierzę na dwie litery? Ox. Za długie, Dymek. Musisz nam przeczytać. Ojej, Dymek wkleja dowcip, potem się sam z niego śmieje. Uuu, ale długi, ale dobry. Ty tak ucichłeś, czytasz dowcipy i próbujesz je zrozumieć? Nie chciałem powiedzieć jeszcze jeden. Co mówi prostytutka na łożu śmierci? Dalej już nie pociągnę. Oj. Wchodzi na jebany CTSG do kościoła i krzyczy: ludzie, zajebista impreza. Co?
Nic nie rozumiem już. Już też się najebałem. Nie, nie chciałem wyjść. Ten żart jest stary jak Grem, w ogóle Grem go wymyślił. A Grem wisi Mojżeszowi 5 zł. Ej, co dodaje czarodziej do zupy? Magi. Nie rozumiem. No. Przychodzi Dorian do fryzjera i warkocze. Ej, to nie ma sensu. Ej, to jest dobre. Ej, a słuchajcie, co dodaje czarodziej do zupy? Magi. Mówi się Mahjong. Ej, co dodaje nocz do zupy? Mahjong. Aha, to jest jeszcze jakiś gym leader, tak? Leader. Fajnie. Dzięki. No nie, przepuść mnie tam. W dół, na dół, pod miasto. Okej. Okay. Takie info dla Archona. Magi to przyprawa do zup w Polsce. To dalej, to no ma sens, no to dlatego dodaję do zupy. Zdawałeś się. Magi to przyprawa do zap w Polsce. No nie wiem, bo ty... Nie wiem, czy kiedyś byłeś w Polsce. Polska. A co to jest Polska? Polsce? Polski smak. Jakaś restauracja, chyba, wiesz? O, dostałem właśnie potwierdzenie SMS-em, że jutro ma przyjść moja paczka, a jak nie przyjdzie... To będę zły. Na was. To będzie wasza wina. Dzień dobry. Luxury Suite. Please enjoy our lobby. Okej. Okay. I nie czyta się, Magi, tylko Magi, jak Magi, co? Co? Nie czyta się Magi, tylko Magi, jak Magi? Nie rozumiem. Magi, no liczba mnoga od Magus, nie? Mag. I liczba mnoga to Magi. No tak. Tak jak w Herosach byli Ogre Magi, nie? Ogrzy magowie. Żydnego Ogre Magus. Ja słyszałem właśnie, że to Magi to jest taka przyprawa. Magi the Gathering. Tak jak są i też niektórzy dodają Vegetę do tej... Vegetę. Vegetę, no. Jedziemy na 25 piętro. Nie wiem po co, ale jedziemy. Ej, to wysoko. Skąd wiedziałem, że będę akurat na 20... Ej, fajne łóżko. Pewnie z tym dziadkiem będę spał. Oby. I co, idziemy? Chodź, dziadku. Gold, ale my nigdy nie rozmawiamy na takie przykre tematy na streamach. To ty zawsze. No właśnie. Nie wiem, jeszcze jest 11 piętro. No, wyłączyłbyś, co? Co? Te dźwięki w telefonie. Ej, a mi fajnie skacze monitor, jak trzęsę nogą. Fajnie skaczesz na tym, na live. Fajnie skaczesz, kochanie. Kochanie, weź mi coś pozytywnego. Proton. To chyba działa lepiej po angielsku, ten dowcip. Nie wiem, gdzie mam iść. Nigdzie mnie nie chcą wpuścić, nikt nie chce ze mną gadać. No, to kończymy. Ej, powiedz mi coś pozytywnego. Protos. Nie rozumiem. Nie też nie. Ej, kurde, gdzie mam iść? Serio?
A Gold mówi, że ją brzydzą niektóre tematy. Na przykład Pokémony pewnie. No właśnie. Wchodzi facet do tramwaju i sobie śpiewa tralalala. No to odzywa się jakaś babcia. Jaki pan muzykalny, sralny i cham, i chuj. Beka z typów. Do jasnej cholery, gdzie mam iść? No właśnie, odkąd zaczęły się żarty, to zwiększyła się liczba osób na streamie. Dobrze. I to jest dobry sposób. To jest dobry żart, widza wart. Dzień dobry, czy jest tutaj jakiś event do wykonania? Co ja mam tu zrobić w ogóle? Nie rozumiem tego dowcipu, szczerze powiedziawszy. Możesz mi go wyjaśnić? A mówię, że to tak, nie miał być dowcip. Nie, tak całkowicie serio, bo nie rozumiem ani trochę. Ja też nie. A logarytm przejmuje ten stream. No to do zobaczenia, kochani. Pa. O, tu jest jeszcze jakiś market. Może tu miałem wejść. No, ale śmiesznie się zrobiło. No, strasznie. Czekam, aż Kliks wytłumaczy kawą, wiesz? O, może też się zastanawiam, że miał nadzieję, że wiesz, wklei, ktoś mu wyjaśni. Ej, to jest dobre, jak się nazywa żona Erhona, Dorian? Co Dorian? Dobre. Ale co Dorian? Majay. Z Vegitą smakuje lepiej. Chwila, może pójdę jeszcze raz tutaj do kolesia i on mi powie, gdzie poszedł lider. Może tym razem będę czytał, co pisze. In the middle of something. A, wszystko jasne. Więc jest w środku czegoś, okej? Okay? Jak zawsze. Wiem, że na 430 osób nikt nie wie dokładnie, co mam zrobić. Spojrzę sobie na mapę. Łatwiej mi się gra w Pokémony, jak czytam chociaż jedną linijkę dialogu. To jest Clayton. Sratlon City, kurde, nie wiem. Zobacz na dole, może tam coś jest. Już byłem dwa razy na tym dole. Puty. Nie nadrabiałeś zeszłotygodniowego live'a? Nie. To dobrze. Jeszcze nadrobię. Lepiej nie. Okej. Znaczy, dużo cię ominęło, ale nie musisz słuchać na przykład dowcipów o sobie, które Adzior opowiadał. Okej. I tak nie były takie śmieszne dla ciebie. Dobry? Czy macie tu odznaki dla mnie? Wróć do miasta i idź do siedziby Team Plasma. Myślałem, że już byłem we wszystkich budynkach. Dobra. I ze mnie też się śmiał. Zaprosiłem kolesia, gościa, kurde, i spędził połowę live'a śmiejąc się z nas obu. To fajnie nawet. Przedrzeźniając mnie. Potem nie mogłem nic mówić, co powiedziałem, to przedrzeźniał. Serio? No. Po co go zapraszać? No nie wiedziałem, że on jest taki zła nos. Ty już widziałeś, że łysy.
zasadzie jak wejdziesz na live'a zeszłotygodniowego na YouTubie, to pewnie znajdziesz te markery czasowe do najlepszych momentów. No, Kropcia też mi coś tam podsyła, tylko nie miałem czasu po prostu. Kurde. I Pieter ma plan. Drukuje okładkę GTA 5, którą oprawię puste pudełko po grze i położę rano nieopodal gimnazjum w miejscu, gdzie gimbusy chodzą się dotleniać i truć przed lekcjami. Do środka zamiast płyty włożę laseczki wąglika. Z bezpiecznej odległości będę obserwował sytuację. Pójdę siedzieć? Wiesz co? Nie. Ja myślę, że gimnazjaliści bardzo się z lasek ucieszą. Tylko nie wiem, czy ten wąglik będzie taki szczęśliwy, jak to są jego laski. No, w razie czego. No. Ja bym po prostu wziął na wędkę i tam z dachu szkoły, nad drzwiami wejściowymi. O, dobre. Machał. Jak chodzenie na ryby by było. Albo Barbie bym gimnazjalistki tak wyrywał. Barbie Horse Adventure na sznurku. Albo jeansy bym. Ten, albo loda takiego. Ej, dobre. Ale to może jeszcze gejtony się złapać. Tam. Archon, przypominam, że 70% twoich widzów to gimbusy, w tym ja. O-o. O-o. Co, otoczyli nas, czy co? Czyli pora kończyć tego live'a. No tak a propos, już jest ta godzina. Co robimy z tym fantem Dorczędza? Jaki smutny, jaki zamyślony Dorczędza. Ja muszę się przygotować za godzinkę, wiesz. Tak, to będziemy kończyć za chwilę, rozumiem? Chyba tak, no. To szykuj jakiś epilog, mów teraz ty coś. Zastanawiam się, co jutro zrobić na tym streamie, czy rzeczywiście wpaść, ale jak i tak nie będę widział gry. Nie, myślę, że to jest zły pomysł, żebyś ty prowadził ze mną jakieś live'y, nie. Aha, okej. Okay, o, znalazłem. Także widzicie, kochani, to była oficjalna rezygnacja Archona ze współpracy ze mną. Przykro mi, że ten epilog musi być taki smutny. Przykro mi, że tutaj Archon się tak wypiął tyłkiem. O, zacząłem walczyć, znowu coś wybrałem na nim. Co... No, więc nie wiem, co mówiłeś? Nawet były współpracownik. Były współpracowniku Arendotiu? Szkoda gadać. Zapraszam na swój kanał Twitch TV / Dorczędza. Od przyszłego tygodnia startuję z serią Pokémon Days i to będzie seria z Pokémonami. Co poniedziałek będziemy siadać i będziemy lecieć w ten Pokémony, będziemy grać od tyłu, czyli zaczniemy od Black 2, żeby wiecie, zrobić żeby taki powiew świeżości. Także zapraszam, będziemy grać na emulatorze, żeby było szybciej i lepiej, bo to nie będziemy się bawić w jakieś DS-y. Jak porządni ludzie zagrywają na emulatorach, będą różne mody i inne, i cheaty. Także zapraszam, na pewno będziecie się dobrze bawić. Zapomniałeś zaprosić na kanał swojego sponsora twitch.tv/orange. Zaprosiłeś go do współpracy przecież. Sennheisera, także jeśli chcecie też ze mną posłuchać, to polecam też te słuchawki. Bo są fajne, ja tutaj dzisiaj siedzę w słuchawkach tutaj z iPhone'a, także też polecam. Super. Rachunek tak. Wyślę. Pocztą. Dobra, skończę tę walkę i będziemy się zmywać w takim razie, skoro już mnie nie lubisz. To ty mnie nie lubisz. Nigdy nie twierdziłem inaczej. Okay. Przypomnij sobie chociaż jedną sytuację, w której powiedziałbym ci, że cię lubię. Myślałem, I dare you. Że jak chcesz ze mną spać, to znaczy, że nie lubisz. Nie. Okay. Może, że już to sobie wyjaśniliśmy w takim razie. Ej, tutaj dostanę Pokemona. A mówiliśmy, że już oficjalnie będziemy na PGA i że mamy już ten... A nie mówiliśmy. No możemy właśnie. Jeszcze powiedzieć na do widzenia. Więc oficjalnie będziemy na PGA. Będziemy na PGA oficjalnie. Dalej nie wiemy, czy prasowo, nie? Masz już akredytację. Tak? Tak, zaraz po złożeniu akredytacji dostawałeś potwierdzenie, że złożyłeś, nie? No. I to wystarczy. Serio? Tak. O! No. Jej! Także skąd wiesz?
No bo tak samo było rok temu. Okej. A to się liczy też na ten dzień VIP-owski? Tak, tak. Yes. Ja dostałem tylko takie potwierdzenie i wszedłem sobie spoko na dzień dla VIP. Okej, okay. Ej, dostaliśmy Zorua. W każdym razie, jeżeli ktoś z was wybiera się na PGA, bo to już w sumie całkiem niedługo, za miesiąc, 18, 19, 20, październik. Także zapraszamy na spotkanie z nami. Pewnie jeszcze będziemy przypominać znowu. Ej, Grem. Dostaliśmy Zorua. Patrz, ej, Grem. Grem. A ty go nie widzisz. Ej, Grem. Ej, Grem. Dobra, dojdę do Centrum Pokémon, zapiszę grę i zobaczymy się za tydzień na kolejnych Sims oddziałkach z GTA 4 i coś tam. Aha, kod na czołg jeszcze miałem wpisać. No i zapraszamy na jutro na stream z GTA 5. Archon będzie pokazywał, co tam ma za nas. Dwie kulki i armatka. Co to za zagadka? Dwie kulki i Magi. Okej, kochani, dzięki, że wpadliście. Było mi naprawdę miło. Miło było mi cię również na moim ekranie gościć ponownie do Chenzo. Dzięki, ja również się cieszę, że wróciłem do gry i mogłem tutaj z wami posiedzieć. Ja też tęskniłem za wami wszystkimi. O. Trzymajcie się w takim razie. Zobaczymy się za tydzień, jutro czy kiedykolwiek indziej. Mua, buziaki wszystkim, hej! I miłego grania w GTA, jeżeli ktoś czeka na premierę i z niecierpliwością już nie może się doczekać za godzinę. Będzie szansa już, żeby pograć oficjalnie. Więc miłej premiery wszystkim. Pa! I do zobaczenia. Pa!